Witam Państwa z tarasu Muzeum Narodowego w Szczecinie, ale z widokiem na Świnoujście. Stąd moi goście, organizatorzy festiwalu Fama, Alicja Sawicka, dyrektor artystyczny owego festiwalu, i Bodek Bojczuk, dyrektor Akademickiego Biura Kultury i Sztuki Alma Art. Witam serdecznie. Dzień dobry. Fama jest niebezpieczna, fama zaraża, fama prowokuje. Tak tutaj stoi na samym nagłówku prespaka, który przed chwilą tutaj dostałem. To znaczy, że fama może być jakąś chorobą? Może być, ale oczywiście taką bardzo pozytywną, artystyczną chorobą, wirusem artystycznym, którym artyści obecni na famie, debiutanci we wszystkich uczestnicy wszystkich dziedzin sztuki, zarażają się na famie, współpracują, konfrontują się ze sobą i potem niosą hasło fama w Polskę i w Europę, ponieważ mamy też uczestników z zagranicy. Więc tak, w tym sensie jest bardzo pozytywnym wirusem artystycznym. To podobno pierwszy festiwal, który się nazywał festiwalem w ogóle, teraz festiwali mamy co niemiara. Powiedzmy sobie odrobinę o historii. 44. Fama, cofnijmy się odrobinę. No, jeśli się trzymać tej medycznej terminologii, to fama jest również chorobą przewlekłą, ponieważ no, ci, którzy przyjadą, to przeważnie zostają na dłużej. I od 65 roku, kiedy po raz pierwszy młoda sztuka pojawiła się na ulicach Świnoujścia, wtedy jeszcze zupełnie nieśmiało, a od 66 już jako regularny festiwal, no tych osób, które zostawiły tam swoje ślady i odcisnęły swoje piętno i na Świnoujściu, i na całej polskiej sztuce, było bardzo dużo. To właściwie cała polska estrada, począwszy od Marka Grechuty, Maryli Rodowicz, Magdy Umer, poprzez Jacka Klejfa i Salon Niezależnych, Teatr Ósmego Dnia. I tak można by wymieniać właściwie w nieskończoność, aż do czasów jak gdyby zupełnie współczesnych. Kamil Bednarek. No tutaj jak gdyby pełne spektrum i tych osób, nazwisk i zjawisk artystycznych są setki. To cały czas trwa w formie zmieniającej się wraz z czasami. Jedna rzecz jest niezmienna, że no, fama zaraża i ci, którzy tego bakcyla chwycą, no, przyjeżdżają, współpracują, współtworzą tą famę i dobrze to wychodzi. Tak jak Pan zauważył, ta forma ewoluowała. Do czego doszliśmy teraz? Jak współcześnie fama wygląda? Bo to jest chyba bardzo, bardzo szeroki festiwal sztuk wszelakich. Fama jest chyba jedynym w Polsce wydarzeniem, które jest zarówno interdyscyplinarne i edukacyjne. Czyli mamy na famie uczestników wszystkich dziedzin sztuki, którzy biorą udział w warsztatach pod okiem pedagogów, pod kierunkiem pedagogów i podczas pracy na tych warsztatach przygotowują projekty premierowe. Staramy się, żeby fama nie była wydarzeniem takim, gdzie można po prostu przyjechać, zebrać oklaski bądź nagrodę i wyjechać, ale też, żeby powstawały jakieś na famie nowe rzeczy, właśnie wydarzenia premierowe, żeby też uczestnicy przyjeżdżali na troszkę dłuższy okres, żeby mogli się ze sobą poznać, nawiązać kontakty nie tylko towarzyskie, ale przede wszystkim artystyczne. Na famie powstają zespoły, rodzą się nowe projekty. Uczestnicy famy zapraszają siebie nawzajem do swoich miast, więc na pewno wpływa to na intensywność życia artystycznego i na scenę debiutantów w Polsce. Samych uczestników też niemało zjeżdża. No w tym roku na chwilę obecną jest ich 300, ale podejrzewam, że ta liczba jeszcze może wzrosnąć, ponieważ ludzie łakną famę i po prostu do nas przyjeżdżają. To może spróbujmy powiedzieć, jeżeli chodzi o jakieś gwiazdy, znane nazwiska albo jakieś sztandarowe przedsięwzięcia tegoroczne. No, zaczynamy koncertem z Kubasa, który szturmem przez listy przebojów w tym roku idzie, bo już chyba w trójce jest trzecia albo czwarta piosenka w pierwszej dziesiątce w tym roku. Także Skubas to jest pierwsze takie mocne wejście 20 sierpnia. Potem 25 sierpnia zmieniamy trochę nastrój i gra Szczecińska Orkiestra Baltic Neopolis Orkiestra z Stowarzyszeniem Studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina z Warszawy. I to grają solistą w tym koncercie jest Adam Klocek, czyli zdobywca nagrody Grammy z zeszłego roku, wiolonczelista. W koncercie bierze udział również koncertmistrz orkiestry opery berlińskiej Tomasz Tomaszewski, czyli taki skład bardzo gwiazdorski. I oni grają muzykę współczesną.
Potem 26 zespół wołosi, czyli też zjawisko, które no, szturmem się przez polskie estrady prezentujące muzykę folkową przedarło. Absolutna rewelacja, dynamit po prostu w skrzypcach mają wołosi, każdemu polecam, na pewno nie będzie zawiedziony. Później zespół Dziewczyny, zespół, który tak naprawdę powstał w Świnoujściu na Famie, więc to taki powrót troszeczkę do początków działalności. Na koniec coś nieco bardziej subtelnego, czyli Marcin Masecki, Mikołaj Pałosz i sonaty gambowe Jana Sebastiana Bacha. No i kończymy wszystko koncertem finałowym pod hasłem Bemowe Frazy, czyli najpierw uczestnicy Famy pod kierunkiem Ani Serafińskiej przypominają publiczności pierwszą płytę zespołu Bem i Bek, Bemowe Frazy, a potem koncert Ewy Bem, także będzie ciekawie. Fama to festiwal konkursowy i tych nagród też niemało jest do wygrania. Jest kilka nagród interdyscyplinarnych, ponieważ Fama jest interdyscyplinarna i tak nasze dwie główne nagrody to jest Tryton dla największej osobowości artystycznej festiwalu, druga duża Trójząb Neptuna dla najlepszego wydarzenia artystycznego zrealizowanego podczas Famy. Jest ważne, że to musi być wydarzenie zrealizowane na Famie, a nie po prostu przywiezione. Trzecia interdyscyplinarna to jest nagroda dla największego wariata festiwalu, czyli nagroda imienia Maxa Szoca, a oprócz tego mamy też nagrody już mniejsze finansowe w kategoriach w poszczególnych dziedzinach sztuki. Mamy też nagrody, które mogą otrzymać uczestnicy sekcji animacji kultury, czy wolontariusze, uczestnicy sekcji producenckiej, więc staramy się jakoś to tak zaplanować, żeby każdy mógł mieć szansę w tym konkursie stanąć. Nie tylko artysta, ale także inspicjent, czy właśnie animator kultury na Famie. Na koniec wypada nam zaprosić naszych telewizów raz jeszcze na Famę. Myślę, że oddam to w Państwa ręce. Zapraszamy do Świnoujścia w terminie 15-30 sierpnia. Będzie nam bardzo miło Państwa gościć. Zapraszamy. Ja się do tych zaproszeń dołączam. Na pewno warto się do Świnoujścia wybrać. Dziękuję za rozmowę. Państwu za uwagę i wracamy do studia.